Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć dziewczyny. Witam was w moich skromnych progach. Wtorek 21 wybiła, więc zaczynamy nasze cotygodniowe spotkanie na live'ie. Pod tytułem Bez autyzmem żyło się łatwiej. Ja się nazywam Maria Dąbrowska-Jędral, tym właśnie się tu zajmuję. Gadam. Rozkminiam, dzielę się z Wami moimi różnymi rozkminkami i wglądami. Po to właśnie, żeby z autyzmem żyło się łatwiej ludziom z spektrum, nam wszystkim z otoczenia. I o tym tutaj gadamy. Więc dajcie znać, czy jesteście, czy widać, czy słychać, czy wszystko działa, jak jest i tak dalej, i tak dalej. No i dajcie znać, jak się macie, moje drogie. Para aktualności. Za mną intensywny weekend przedłużony we Wrocławiu, gdzie, cześć Kasiu, gdzie prowadziłam szkolenie handle pierwszego i drugiego stopnia. Bardzo intensywny, bardzo owocny czas, szalenie inspirujący. Dla mnie było to bardzo ważne wydarzenie, dlatego że po długiej covidowej przerwie w szkoleniach stacjonarnych wreszcie mogliśmy się spotkać stacjonarnie. No i to było cudowne. To jakby jakość tego kontaktu bezpośredniego, to, że można ludzi dotknąć, można się z nimi przytulić, można z nimi pogadać, tak wiecie, tak face to face. No to z mojej perspektywy bezcenne. Więc żeśmy trochę porozkminiali, pobadali, poanalizowali. Mi się bardzo podobało. Z tego co wiem, uczestnicy też zadowoleni. Chociaż może ktoś był, to może coś napisze. Niebawem wyruszam do Kalisza, też na szkolenie handle, bardzo się cieszę, bo myślę sobie, że istotne jest, żeby to podejście trafiało w jak największą liczbę miejsc, tam gdzie ludzie w spektrum się uczą, przebywają, żeby ci, którzy z nimi pracują i którzy z nimi są na co dzień, żeby po prostu to znali. Cześć dziewczyny, cześć wszystkim. Facebook znowu opóźnia wejście. No proszę, wiszę tu o 20:55. No nie wiem, ja tu punkt 21 weszłam, więc, znaczy weszłam wcześniej, ale odpaliłam tutaj na żywo o 21. No dobra, dziewczyny, co jeszcze z aktualności? No trzymajcie za mnie kciuki, bo w niedzielę jest mój pierwszy raz, bo po raz pierwszy w życiu startuję w półmaratonie warszawskim. Więc trzymajcie kciuki za mój pierwszy raz, żeby był łagodny, udany, szczęśliwy, radosny i tak dalej, i tak dalej. Jak macie ochotę pokibicować, to zapraszam. Nie wiem, czy mnie co prawda poznacie, ale wiecie, pokibicować zawsze można. Czy jest szansa na Szczecin? Agalme. Szansa jest zawsze, o ile ktoś ze Szczecina bądź okolicy zorganizuje szkolenia. Jeżeli ktoś zorganizuje, to oczywiście, że jest szansa. Trzeba się ze mną skontaktować, powiedzieć, że chcemy tu zrobić, zbieramy grupę, mamy grupę i kiedy możesz do nas przyjechać. No i ja wtedy powiem, że mogę wtedy i wtedy. I dogadujemy termin i już. I jest. Także proszę uprzejmie. Koncert życzeń. Co jeszcze z aktualności, dziewczyny? Chyba wszystko Wam powiedziałam. Zmienił się termin szkolenia z RDI we Wrocławiu, stacjonarnego szkolenia na 7-8 maja na 21-22 maja, więc to. I zmienia się też formuła szkolenia handle online. Miały być 3 weekendy z rzędu.
Natomiast będą w formule spotkań po 2,5 godziny przez 3 spotkania 2,5 godzinne stopień pierwszy i 6 spotkań 2,5 godzinnych stopień drugi. I to zrobimy w dzień powszedni, wieczorem, zaczynamy w kwietniu. Lada chwila się pojawi informacja. To dla tych z Was, którzy na żywo nie są, i też łatwiej im jest to zrobić małymi porcjami wieczorem. Sylwia, będą cudowne wspomnienia. Pierwszą połówkę zrobiłam w Krakowie, był to półmaraton marzany. No właśnie, a ja półmaraton pokoju w Warszawie. O, tak będę. Wiatru w plecy, kochana, no dziękuję, dziękuję. No nie wiem, czy głosu dziewczyny nie ma, bo niektórzy mają głos. Z tego po komentarzach wnioskuję, że niektórzy głos mają, więc nie wiem, słuchajcie, no nic nie mogę zrobić. Bo z mojej strony wszystko tutaj podłączone. Dobra, temat dzisiejszego live'u, żeby już nie przedłużać tych gadek szmatek, bo ja nie jestem najlepsza w gadkach szmatkach, tylko w konkretnych gadkach jestem zdecydowanie lepsza. Temat dzisiejszego live'u, każda chwila jest dobra, na co? Na działanie. Każda chwila jest dobra na działanie, na to, żeby pracować, żeby podejmować pracę, podejmować próbę i nawet jeżeli, dobra, inaczej. No i teraz warto zadać pytanie, od czego zależy nasze robienie, albo od czego może my uzależniamy to, czy my coś robimy, czy nie. Bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, od czego to zależy, natomiast jest to dość istotna, jest to dość istotna kwestia. Dlatego, że jedną z przyczyn, dla której my nie podejmujemy działania, jest to, że czekamy na idealne warunki. Co ja rozumiem przez idealne warunki? No to, że będzie odpowiedni moment. Nikogo. Nikt nie będzie przeszkadzał. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że jeżeli takie warunki mamy, że nikt nie gada, nie przeszkadza, nie ci muzyka, nikt nie wchodzi, nie wychodzi, nie dzwoni telefon i tak dalej, to oczywiście, że jest łatwiej. Natomiast niejednokrotnie możemy tak czekać na te idealne warunki w nieskończoność i one i tak nie nadchodzą, bo zawsze coś się dzieje, tak? Te idealne warunki mogą oznaczać to, że mówimy sobie, no dobra, jak się nauczę, czy jak będę lepsza w robieniu czegoś, no to będę to robić, no to podejmę działanie, to zacznę to robić. Dobry wieczór, dobry wieczór. Czyli odkładamy, czy nie podejmujemy, odkładamy działania albo nie podejmujemy działania z uwagi na to, że uważamy, że nasze kompetencje nie są wystarczające. Więc musimy pamiętać o tym, że kompetencje nabywamy poprzez działanie. Czyli tylko działając mogę swoje kompetencje podnieść. Od samego czytania książek, chodzenia na szkolenia i słuchania różnych ludzi, no raczej nasze kompetencje się nie podniosą, tak? To, co nas kształtuje i to, co sprawia, że coś umiemy robić lepiej, gorzej, coraz lepiej, to jest kwestia naszego doświadczenia. Kolejnym czynnikiem, którym często się kierujemy, czekając na idealny moment, jest forma naszego dziecka, naszego ucznia. No bo on nie jest w formie, tak? Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jakby często my za wyznacznik formy przyjmujemy kryteria, które oznaczają dobrą formę u nas. Czyli a to, co jest dla mnie, co ja upatruję jako moją, czy postrzegam jako moją dobrą formę, niekoniecznie musi mieć zastosowanie do Ciebie. Dam Wam przykład. Często mówimy, że a, bo on jest taki rozbiegany, to ja nie mogę z nim nic zrobić, bo on się nie koncentruje. To, że człowiek jest rozbiegany, wcale nie oznacza, że on się nie angażuje, że on nie słucha, że on nie robi. No i teraz, jeżeli nie podejmujemy działania dlatego, że człowiek jest rozbiegany, albo że dzisiaj ma dzień na gadanie,
albo jeszcze coś innego, albo nie podejmujemy działania, bo wydaje się, że w ogóle jest wyłączony i niechętny, no to niejednokrotnie przepuszczamy doskonałą okazję do pracy, bo czasem się okazuje, że ten człowiek, który wydaje się, że w ogóle nie, w ogóle mu się nie, on w ogóle dzisiaj to się nie nadaje do żadnej pracy. Jak zaczynacie z nim działać, to się okazuje, że hula wszystko i jest pięknie i robota idzie jak złoto po prostu. I teraz, jeżeli my kierujemy się tymi takimi zewnętrznymi wyznacznikami, nie weryfikując tego w życiu, tylko zakładając, no jak tak jest, to na pewno nic z tej roboty nie będzie, no to my często w ogóle nie dajemy człowiekowi szansy do tego, żeby mógł doświadczyć pewnej sytuacji, żeby mógł doświadczyć swoich kompetencji, żeby mógł się czegoś nauczyć, nie dajemy szansy sobie, żeby się pocieszyć tymi jego kompetencjami, tymi jak świetnie mu różne rzeczy wychodzą i jak się uczy, tak? Więc to jest też szalenie istotne. Oczywiście kolejnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę, czekając na idealny moment, no to jest nasza idealna forma, tak? No bo nie, bo dzisiaj to nie, dzisiaj to ja nie mam nastroju. Natomiast pamiętacie, kiedyś robiłam live o motywacji? I pamiętacie, rozmawiałyśmy o tym, że motywacja jest przereklamowana i że błędem jest czekanie na motywację, bo źródłem motywacji jest działanie. Motywacja pojawia się w nas wtedy, kiedy zaczynamy działać. Czyli jak sobie myślę, że siedzę sobie na fotelu i myślę sobie, że mam coś robić z moim dzieckiem czy z moim uczniem, i myślę, nie, oj nie, jeszcze może sobie trochę posiedzę, jestem zmęczona, nie chcę, nie. No ale dobra, zbieram się jakoś, zaczynam robić. I się okazuje, że nagle mi się chce. Nagle mi się chce i motywacja płynie z działania. Te z Was, które oddają się różnym aktywnościom sportowym, na pewno doskonale to znacie, że się nie chce, że się nie chce zacząć, że się nie chce wyjść z domu na trening, że się nie chce, no nie chce się. No ale człowiek się zbiera siłą woli, no bo sobie coś tam założył, umówił się ze sobą, że jednak będzie to robił. No i wychodzi, zaczyna. Na początku, no trochę jest pod górkę, no ale już parę minut później jest z górki. I to jest dokładnie tak samo. Tak, że my, że więc o ile naprawdę nie jest tak, że nie wiem, że jesteś roztrzęsiona w środku i wiesz, że twoje emocje będą powodowały, że będziesz człowieka poganiać, że będziesz na niego huczeć, że będziesz niefajnym przewodnikiem dla niego, niefajnym partnerem dla niego, no to oczywiście, że się wtedy nie bierzesz do roboty, ale jeżeli nie ma takiej sytuacji, że naprawdę wiesz, że no, jesteś w takiej formie, że jest ryzyko, że się będziesz na człowieku, znaczy wyżywać w takim sensie, że no i jest ci trudno bardzo wewnętrznie przede wszystkim, i to może skutkować tym, że po prostu będziesz niefajna. No to jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, no to znowu jakby czekanie na własną idealną formę, no jest pewnym błędem. Dlatego, że wiecie, no jakby życie nam ciągle pokazuje, że najczęściej nie ma czegoś takiego jak idealny moment, bo zawsze coś jest. Bo albo właśnie ktoś przyszedł, albo ten człowiek rozbiegany, albo my nie do końca wyspane, albo jeszcze coś tam innego i albo czasu za mało. Natomiast warto sobie pomyśleć, że ale a co jeśli lepszego momentu nie będzie? To co, mam nie pracować, bo będę cały czas czekać na ten idealny moment? Więc zachęcam Was do tego, żeby sobie weryfikować też, jakby i przyglądać się sobie od takiej strony właśnie podejmowania działania bądź zaniechania działania. I co wami kieruje, że to działanie podejmujecie, albo co wami kieruje, że tego działania nie podejmujecie. I ostatnio nagrałam relację, ponieważ uczę się nagrywania relacji. Na razie mi to fatalnie wychodzi, ale daję sobie prawo do mojej niedoskonałości. A nasze dzieci zmianę głosu precyzyjnie wychwytują, o ile chcą. O, oczywiście, zmianę głosu zawsze wychwytują. Więc ostatnio nagrywałam relację ze zmywarką, bo sobie pomyślałam, że może się komuś to przyda, żeby zainspirować do tego, żeby wykorzystać zmywarkę do wspólnego działania. I dałam ją jako właśnie przykład, i dzisiaj też bym się chciała posłużyć tym przykładem,
że właśnie, co ja rozumiem przez każdą, że każda chwila jest dobra. No, że tak naprawdę każdy moment, który się nadarza, może stanowić doskonałą okazję do pracy. Bo teraz zobaczcie, jeżeli pomyślimy o takiej czynności jak rozpakowywanie zmywarki. Oczywiście jest to flagowa aktywność w programie RDI, podobnie jak chociaż dzisiaj jedna moja mama mnie poprawiła, że ja mówiłam o zmywarce, a u nich flagową czynnością jest ładowanie prania do pralki. No więc się zgodziłam tak, że w sumie są dwie flagowe czynności. Zmywarka i pralka to są faktycznie dwie takie główne, od których wszyscy zawsze zaczynają. Ale jak sobie pomyślimy o prozaicznej czynności rozpakowywania zmywarki, to warto sobie uzmysłowić, jak wiele możliwości do pracy nad rozmaitymi kompetencjami w naszym umyśle, w umyśle naszego dziecka, naszego ucznia, daje zmywarka. I chciałam Wam dać parę przykładów. Jakiejś szczególnej sekwencji, bo tak pisałam akurat, co mi się przypominało, jakie kompetencje mi się przypominały. Czyli zaczynając od samego aktu. Tego, że coś trzeba sięgnąć, że się trzeba, że to trzeba chwycić, że coś trzeba z tym zrobić, tak? Czyli ćwiczenia się w rolach, że ja podaję, a ty odbierasz, albo ty podajesz, a ja odbieram. Do ćwiczenia na przemienności, kiedy ja wyciągam coś z tej zmywarki i gdzieś tam odkładam, i ty wyciągasz coś i gdzieś odkładamy. Do ćwiczenia jednoczasowego działania, kiedy koordynujemy swoje działania, czyli ja biorę talerz, ty bierzesz talerz i teraz musimy jednocześnie to gdzieś postawić, co wymaga tego, że ja ciebie monitoruję i muszę być w synchronie z tobą i muszę się dopasowywać i muszę rozumieć, że my tu jest nas dwoje, ale jakoby jeden człon działamy. I dalej, kolejna kompetencja, na którą można pracować, to jest przekierowanie spojrzenia, czyli że człowiek uczy się podążania za naszym wzrokiem, że jeżeli ja ci coś oczami pokazuję, to znaczy, że tam jest istotna informacja. No i teraz mogę sobie rozpakować zmywareczkę z moim uczniem czy z moim dzieckiem i pięknie ćwiczyć u niego tę kompetencję, że ludzie oczami różne istotne rzeczy pokazują. No i teraz, jak chcesz się dowiedzieć, co oni pokazują, no to potrzebujesz zwracać na człowieka uwagę i rozumieć i odkryć to, że ktoś ci coś pokazuje. Dalej, dopasowanie do tego, co robi mój partner, czyli to, że ja się uczę dopasowywać moje działania do działania mojego partnera, czyli że jeżeli mój partner wyciąga szklankę, to ja na przykład muszę mu otworzyć szafkę ze szklankami. Czy jeżeli mój partner wyciąga garnek, to ja mu muszę otworzyć szufladę z garnkami. Czyli znowu, no i tu oczywiście są różne warianty tego dopasowania. Czyli znowu ja uczę się podczas tej codziennej czynności rozpakowania zmywarki, uczę się tego, że ja po pierwsze muszę monitorować tego mojego partnera, po drugie uczę się, że moje działanie ma znaczenie i że jeżeli system mam popychać do przodu, to ja potrzebuję podjąć nie dowolne działanie, tylko konkretne działanie po to, żeby ten proces się toczył. Przewidywanie tego, co zrobi mój partner, tak? Jeżeli będziemy działać według pewnego wzoru, czyli na przykład będziemy rozpakowywać raz szklankę, raz talerz, czyli pojawia się pewien wzór w działaniu, no to ja mogę się uczyć tego, że skoro mój partner teraz wziął talerz i ja otwierałam szufladę z talerzami, no to już wiem, ze wzoru wynika, że teraz weźmie szklankę, więc ja już otwieram na przykład szafkę ze szklankami, tak? Dalej mogę uczyć podczas rozpakowania zmywarki tak zwanej skrzyżowanej modalności, czyli mogę sobie na przykład uczyć skrzyżowana modalność, czyli przekładanie jednej reprezentacji na drugą, czyli mogę sobie na przykład nazwać, że talerz to jabłko, a szklanka to pomidor i teraz jak mówię, że jabłko, to człowiek ma wziąć talerz, a jak mówię, że pomidor, to ma wziąć
Tam szklankę i się tym bawimy, jednocześnie uczymy się przekładania symbolicznego, tak? Tego, że jedno może oznaczać drugie, tak? Dalej, zabawa symboliczna, kiedy możemy udawać, że coś jest czymś, że możemy sobie tworzyć jakąś fabułę. To wszystko oczywiście zależy, z kim pracujemy, na jakim on jest etapie rozwojowym, czego go uczymy i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to różne warianty tego samego działania, czyli kiedy doświadczamy tego, że rozpakowywać zmywarkę można na wiele różnych sposobów, że nie ma jednego sposobu rozpakowania zmywarki, tylko można to robić w bardzo różny sposób. I teraz ja się uczę tego, że dzisiaj to rozpakowujemy zmywarkę w takim wariancie, że nie wiem, że latamy wszystkim, a kiedy indziej to rozpakowujemy w jakimś tam innym wariancie. Możemy też sobie sprawdzać pewne warianty, że pewne warianty są bez sensu, że rozpakowanie zmywarki na przykład z zamkniętymi oczyma, no jest średnim wariantem. Tak? Ale na przykład rozpakowanie zmywarki na jakieś hasło może być całkiem śmiesznym wariantem, tak? I uczymy się tej, i przy okazji człowiek się uczy elastyczności, że jest wiele sposobów robienia tej samej rzeczy. I cały czas pamiętajmy, że realizujemy prozaiczną czynność rozpakowania zmywarki, którą każdy z nas realizuje codziennie w swoim domu. Możemy pracować nad komunikacją niewerbalną, na przykład. Że ja nie wiem, na przykład człowiek sobie ćwiczy tak i nie, i ja teraz biorę kubek i go kieruję do tej szafki, i na przykład on mi potwierdza, albo ten sam kubek kieruję do szuflady ze sztućcami, i on mi mówi, że mm-mm, tak? Albo mogę ćwiczyć, że to on mi pokazuje, gdzie ja mam włożyć, że do tej szuflady, albo do tej szafki, albo jeszcze gdzieś. I oczywiście tych celów może być znacznie więcej. Ja Wam tu wymieniłam tylko takie, że tak powiem, nazwijmy je podstawowymi. Ale zobaczcie, że wśród tych podstawowych celów, ile jest kompetencji naszego umysłu, tak? Nad iloma rzeczami można pracować w sposób, który jest często dla człowieka niezauważone. Nad iloma kompetencjami można pracować w sposób, który jest w kontekście, który jest naturalnym kontekstem, bo przecież rozpakowujemy zmywarkę. Przecież jest to czynność, która jest potrzebna, której sens człowiek może zrozumieć. No, że musimy rozpakować zmywarkę, żeby było na czym zjeść obiad. Czyli człowiek rozumie, po co to robi. To nie jest uprawianie sztuki dla sztuki, że my rozpakowujemy zmywarkę, tylko ja rozumiem, że my tę zmywarkę potrzebujemy rozpakować. No i teraz pytanie, nad czym my będziemy pracować podczas rozpakowania tej zmywarki? Jaki będzie nasz cel? Przez cel rozumiem kompetencję umysłu, czyli nad jaką kompetencją umysłu będziemy pracować? Czy wy, dziewczyny, jesteście, bo coś nic się tutaj nie dzieje u mnie? I tak się zastanawiam, czy wy jesteście, bo nikt nic nie pisze, więc nie wiem, czy coś się zawiesiło. Poczekajcie, ja sobie tu zaraz muszę sprawdzić. Niech ja sobie to sprawdzę. Poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi moment. Dobra, tutaj coś działa. Zawiesiło się u mnie, mam ostatni komentarz Kasi. Dobra, dajcie znać, czy wszystko jest ok, bo jakoś tak nie wiem. Więc dobra, słuchamy. Haha, dobra. Więc zobaczcie, że kiedy sobie pomyślimy, to dlaczego dałam taki tytuł dzisiejszego live'u? No właśnie po to, żebyśmy sobie pomyślały o tym, że każda chwila może być dobrą chwilą do pracy. Czy rozpakowujesz zmywarkę, czy jesteś na spacerze, czy rozpakowujesz zakupy, czy robisz te zakupy, czy się bawisz z dzieckiem, czy jeszcze coś innego robisz, to każda chwila może być fantastyczną okazją do pracy. I jeżeli wychodzimy z tego miejsca,
z takiego myślenia do uczenia naszego dziecka czy naszego ucznia, to my wówczas nie musimy tworzyć żadnych specjalnych okazji do tego, żeby pracować. Nie musimy tworzyć laboratoryjnych kontekstów, sztucznych kontekstów, w których często człowiek trudno jest mu doświadczyć poczucia sensu w tym, co robi, a w związku z tym trudno mu się zaangażować, bo jeżeli my nie rozumiemy, po co my coś robimy i nie widzimy sensu w tym, co robimy, no to bardzo jest trudno się zaangażować. I my często mamy pretensje i to bardzo często w moich rozmowach się z ludźmi przewija, że jest takie niezadowolenie czy narzekanie na brak zaangażowania, natomiast nie ma zastanowienia się nad tym, czy człowiek widzi sens tego, w co się angażuje. Bo jeżeli człowiek nie widzi sensu tego, w co się angażuje, to jak on ma się zaangażować w coś, czego on nie rozumie, czego sensu nie widzi. Więc chciałam Was zachęcić do takiego myślenia właśnie w takich kategoriach, że ja nie muszę nic specjalnego tworzyć, wystarczy, że wykorzystam to, co i tak ma miejsce, to, co i tak się dzieje, bo jeżeli ja to wykorzystam, to życie przynosi naprawdę wystarczająco dużo okazji do tego, żeby pracować. Więc zasada jest taka, że rób to, co możesz, tym, co możesz i kiedy możesz. Żeby wyzwolić się właśnie, uwolnić się od tego. Dajcie znać, dziewczyny, co wy myślicie w ogóle, bo ja się tak produkuję, gadam, a tam taka cisza po drugiej stronie. No, cieszę się bardzo, że słuchacie. Niemniej potrzebuję jakiejś zwrotki, czy to się wam jakkolwiek klei. I czy postrzegacie to jako coś łatwego, jako coś trudnego, czy jakby widzicie, jak to można robić, czy raczej trudno Wam jest to sobie wyobrazić. Robimy, wykorzystując to, co i tak naturalnie ma miejsce, to, co i tak się dzieje, i nie czekamy na idealne warunki. Bo wiecie, kiedyś usłyszałam takie zdanie, że lepiej nie będzie. Mówię, ale bardzo się oburzyłam na to zdanie. Mówię, jak to lepiej nie będzie? No i osoba, która to powiedziała, no powiedziała, no jak to? No przecież młodsza nie będziesz, więcej sił raczej mieć nie będziesz, no bo z wiekiem raczej nam tych sił nie przybywa, a wręcz przeciwnie, chociaż ja jakoś szczęśliwie tego nie obserwuję i mam nadzieję, mam taki plan, że tak pozostało. Że twój mózg nie będzie działał szybciej, bo z wiekiem raczej działa wolniej niż szybciej, i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca się zgadzam z tą koncepcją, ale zgadzam się z tym, że czekanie na idealne warunki jest stratą czasu, bo one mogą nie nastąpić. To tak jak wiecie, czasem nie dzielimy się, czy nie rozmawiamy z różnymi osobami, które są jakoś tam dla nas mniej lub bardziej ważne, bo nie ma odpowiednich warunków. Bo nie wiem, bo dzieci jeszcze nie śpią, bo ciszy nie ma, bo tu ktoś lata, bo tu coś się dzieje. No i jak tu się dzielić swoim sposobem myślenia, swoim sposobem widzenia świata, swoimi refleksjami, swoimi przeżyciami, jak nie ma warunków? No może się okazać tak, że jak już te warunki będą, bo już wszyscy pójdą spać, te warunki idealne nastąpią, to my już jesteśmy totalnie bez sił i jedyne, o czym myślimy, to żeby zamknąć oczy, pójść spać. I w związku z tym już z tej rozmowy nici, tak? Więc czekanie na idealne warunki, wiecie, jest pewną iluzją i trwaniem w niej, bo tych idealnych warunków po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak idealne warunki. Sylwia, ja tradycyjnie tabelki. Jak nie to, ja wiem, ja potrafię, ale nie chcę. Ale poczekaj, bo ja nie rozumiem.
Ja potrafię, ale nie chcę. Jak nie, to ja wiem. Nie, ja chyba nie rozumiem, co napisałaś. Potrzebuję tutaj, potrzebuję nieco więcej danych. Może mój mózg już o tej godzinie gorzej przetwarza. Może tak być. Jestem po całym dniu konsultacji, więc może tak być. Odbyłam ich dzisiaj trochę, więc, więc poproszę więcej danych. No dobra, dziewczyno, to z mojej strony tyle. No zero komentarzy, więc nie wiem, czy to, co powiedziałam, się klei. Mam nadzieję, że chociaż trochę. Mam nadzieję, że chociaż trochę. Wrzucę potem na grupę. Okej, no dobra. Nadal nie wiem, ale okej, dobra, wrzuć na grupę. Dobrze. No to co? No to z mojej strony chyba tyle. Szykuję dla Was wyzwanie. To Wam mogę powiedzieć, że szykuję dla Was wyzwanie z okazji kwietnia. Ciekawa jestem, jak Wam się spodoba moja propozycja wyzwania. Magda, och, Magda coś napisała. Dziękuję Ci, Magdo, bardzo, bardzo doceniam. Ostatnio zrezygnowałam z jeżdżenia na niektóre zajęcia, aby mieć czas na bycie razem. Mamy czas na wspólne gotowanie sprawy, uczymy się w codzienności. Ostatnio nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłkach. Och, pomysłów pełna głowa. No więc właśnie, tak? Uczenie się w codzienności ma największy sens, dlatego że jakby jest poczucie sensu, jest poczucie sensu. Wszystko się klei. Kasia się wszystko klei. No to cudnie. Jak się klei, to już to znaczy, że jeszcze styki działają. Moje. No dobra, dziewczyny, no to co? To tyle z mojej strony. Za tydzień jeszcze live jest. Tak, jest. Za 2 tygodnie nie mam, bo jestem w Kaliszu, ale będzie wyzwanie, więc i tak się gdzieś tam. Się gdzieś tam Wam ukaże. Takie naturalne podejście do nauczenia czy podjęcia terapii, zwłaszcza z dziećmi ze spektrum, jest według mnie bardzo ważne. Super, że o tym przypominasz, bo czasem sami wpadamy w takie błędne koło. A sytuacja jest zarówno w pracy i nauczaniu dzieci w domu tworzą się same, trzeba je wykorzystać. O tak, dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także tak, dziewczyny. No dobra, słuchajcie, no to co? To życzę Wam w takim razie bardzo ciekawego wykorzystania, bardzo ciekawego wykorzystania codziennych sytuacji i tego szlifowania w sobie tej kompetencji wykorzystania dowolnej chwili do tego, żeby coś zrobić, bo okazji jest znacznie więcej niż nam się wydaje, więc trzymajcie się, kochane, cieszmy się wiosną i doceniajmy to wszystko, co mamy i celebrujmy chwilę. Także te podczas rozpakowywania zmywarki też. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!